Polacy bardzo lubią wspólne posiłki. 86% twierdzi, że ceni sobie wspólne posiłki z rodziną. Dlaczego tak jest? To jest dosyć oczywiste. My w ogóle jako Polacy cenimy sobie wartości rodzinne. Rodzina jest dla nas najważniejsza. Stąd czerpiemy satysfakcję, dumę. I to jest coś, co naprawdę świadczy o wartości naszego życia. W związku z tym cenimy sobie posiłki. Bardzo dużo osób przynajmniej raz dziennie jeden posiłek spędza razem przy stole, ale trzydzieści parę procent już mówi, że kilka razy w tygodniu. Nie jest to wystarczające dla większości. Chcieliby częściej, natomiast to, co stoi na przeszkodzie, to przede wszystkim różny tryb życia, różne plany, obowiązki i niemożność doprowadzenia do tego, żeby razem usiąść przy stole. Tylko 4% powiedziało, że nie ceni sobie wspólnych posiłków. To o czymś mówi, dla zdecydowanej większości jest to ważne. 70% powiedziało, że przy tych posiłkach rozmawia. I to jest najważniejsze, ponieważ bardzo często w tym codziennym zabieganiu jest to jedyny moment, kiedy możemy porozmawiać o tym, co się dzisiaj wydarzyło, co będziemy robić jutro, co się dzieje u rodziny, czyli to, co jest najbliższe nam. To jest coś, co buduje więzi, bo bez codziennej rozmowy, bez codziennego kontaktu jest bardzo trudno o więzi rodzinne. Wspólnie przygotowujemy posiłki. Tutaj muszę powiedzieć, że trochę zaskoczyło mnie, że w zdecydowanej większości przypadków Polacy twierdzą, że przygotowują. Przygotowują wspólnie posiłki z innymi dorosłymi członkami rodziny, a bardzo mało dzieci towarzyszy przygotowywaniu posiłków. I myślę, że tutaj powinniśmy to nadrobić, bo ma to bardzo wiele korzyści. Niestety ten czas nie jest zbytnio duży, dlatego że ponad połowa twierdzi, że jest to pół godziny. I nie jest tego zadowolona, to jest inna rzecz, ale w tym codziennym zabieganiu no, to jest ten czas, który można wykroić.